ten sposób przygotowaliśmy naszą wstępną strukturę bazy danych. Posiadamy w niej listę klientów, katalog produktów, które sprzedajemy oraz jeden słownik podstawowy miejscowości, skąd pochodzą klienci. W każdej chwili możemy dodawać nowe produkty, dla przykładu produkt o identyfikatorze 5, samochód za 2000 zł. Możemy także dodać nową osobę, czyli klienta. Dla przykładu będzie to Michał Korek, pan. Możemy także wykorzystać formularze do stworzenia aplikacji. Formularze służą do graficznej prezentacji danych zawartych w naszych tabelach. Za pomocą formularzy możemy stworzyć raport, ale także aplikację do wprowadzenia nowych rekordów do naszej tabeli. Spróbujmy najpierw przygotować aplikację do wprowadzenia rekordów. W tym przypadku chcemy, aby użytkownik biznesowy korzystał z graficznej przeglądarki danych personalnych oraz miał możliwość aktualizacji tych danych i wprowadzenia nowych klientów. Klikając na przycisk Dodaj istniejące pola, możemy wybrać, jakie informacje mają pojawiać się na formularzu. Rozwijając zakładkę Dane personalne, mamy podłączoną tabelę z naszymi danymi personalnymi. Klikając lewym przyciskiem myszy na imię i przesuwając na pusty formularz, pojawi nam się okno z prezentacją kolumny imię. Te same zadania wykonajmy dla nazwiska, aby wszystkie pola w naszym formularzu były wypełniane odpowiednio, będzie nam potrzebny także identyfikator miasta. Spróbujmy stworzyć nowe pole kombi wybierane, dzięki któremu będziemy mogli dopisywać do danego klienta miasto, z którego pochodzą. Wybieramy pole kombi i zaznaczamy na naszym formularzu. Pojawi się nam kreator zapisywania informacji z danego formularza. Wybieramy opcję, aby obiekt pole kombi miał pobierać wartości z tabeli. W tym przypadku będzie to tabela adres z listą naszych miast. Zaznaczamy oba pola, czyli identyfikator i miasto. W następnym oknie system ukryje klucz naszego identyfikatora, naszej tabeli i zostawi tylko pole wybierane, czyli listę miejscowości. Klikamy przycisk dalej. W następnym punkcie system zapyta nas, czy dane, które będą pojawiały się w danym polu kombi, mają być przechowywane. Oczywiście tak. Zaznaczamy przechowaj tę wartość w tym polu i wybieramy miasto. Klikamy przycisk dalej. Zakończ. W tym momencie stworzyliśmy relację, według której w momencie, gdy będziemy tworzyć nowego klienta, wpisywać jego imię, nazwisko, tytuł oraz wybierać dane miasto, dany rekord będzie zapisywany do tabeli dane personalne. Zapiszmy nasz formularz. Stworzyliśmy właśnie formularz, w którym będziemy mogli wprowadzać nowych klientów za pomocą ich imion, nazwisk oraz miasta, do którego należą. Kolejne pole, które będzie nam potrzebne, to tytuł danej osoby. Wykonajmy to samo zadanie, przesuwając pole tytuł na arkusz. Jak widać, pola nie leżą równo. Zaznaczmy wszystkie pola,
Klikając prawym przyciskiem myszy, wyrównajmy je do lewej. OK. Pierwszy formularz przygotowany. Spróbujmy zmienić jego kolor. Klikając prawym przyciskiem myszy, wybierając właściwości, możemy zmienić kolor tła. Jeśli chcemy zobaczyć końcowy wynik naszego formularza, zawsze możemy wybrać przycisk widok i wrócić do widoku projektu. Potrzebujemy jeszcze przyciski do zapisywania nowych rekordów oraz tworzenia nowego rekordu. Wykorzystamy przyciski z górnego menu, naciskając na przycisk i zaznaczając miejsce, w którym chcemy utworzyć przycisk, pojawi nam się menu z kreatorem operacji na danym przycisku. W tym przypadku chcielibyśmy tworzyć nowy rekord w naszej tabeli. Klikamy przycisk dalej i wybieramy tekst. Może to być także obrazek. Klikamy przycisk zakończ. Pierwszy przycisk stworzony. Teraz potrzebny nam będzie przycisk zapisywania. Wykonujemy tą samą pracę. W tym przypadku wybierzemy zapisz rekord. Stworzyliśmy pierwszy formularz, z którego może korzystać użytkownik, nie obsługując tabeli. Formularz stworzony, spróbujmy go teraz wykorzystać. Klikając na przycisk widok, wybieramy widok formularza. Pojawia nam się przygotowany przez nas formularz. Po kliknięciu przycisku dodaj rekord, pojawiają nam się puste pola, które możemy wypełnić. Dla przykładu kolejny nasz klient. Wypełniliśmy pola imię, nazwisko oraz tytuł. Potrzebny nam jest jeszcze miejscowość. Nasz klient będzie pochodził z Poznania. Klikamy przycisk zapisz rekord. W tym momencie nowy rekord pojawił się w naszej tabeli. Możemy to sprawdzić klikając na naszą tabelę.